wybitni eksperci, najnowsza wiedza, najlepsi sportowcy i wyjątkowi goście. Zapraszam za mury Szkoły Mistrzów, uczelni, gdzie wiedza i edukacja łączą się ze sportem i praktyką. Tutaj tworzymy miejsce do rozwijania Twoich pasji w asyście czołowych ekspertów wielu dziedzin. To jest podcast Szkoła Mistrzów, edukacja, nauka, sport. Zapraszam, Mateusz Gawełczyk. Cześć, witam Cię w 8 odcinku, którego gościem jest Martyna Swatowska-Węglarczyk, polska szpadzistka, tegoroczna mistrzyni świata, medalistka Mistrzostw Świata, Igrzysk Europejskich, a także letniej uniwersjady. Martyna jest absolwentką naszej AWF na kierunku fizjoterapia, a aktualnie pracuje nad swoją pracą doktorską. Cześć Martyna. Cześć, witam wszystkich. Standardowo zaczniemy od pytania, które pojawia się zawsze w tym podcaście. Jakie jest Twoje najlepsze sportowe wspomnienie? Myślę, że wygranie Mistrzostw Świata, czyli dosyć świeże wspomnienie. Jest to sukces, na który bardzo długo pracowałam i jeszcze parę lat temu wydawał się mi niemożliwy do osiągnięcia, dlatego wygrywając i zadając ostatnie trafienie na Mistrzostwach Świata, myślę, że to wspomnienie będzie mi towarzyszyć bardzo długo. Jakie to było uczucie, stać na najwyższym stopniu podium? Cudowne. Było to uczucie dużego szczęścia, trochę spełnienia jako zawodnik, bo wyżej stać nie można i to jeszcze Mistrzostwa Świata, to jest turniej, który mówi się, że jest trudniejszy niż Igrzyska Olimpijskie, ze względu na to, że startuje dużo więcej zawodników i dużo więcej walk trzeba stoczyć, żeby to podium osiągnąć. Więc no cudowne uczucie, dużo wzruszeń i takich przemyśleń wewnętrznych. Okej, okay, to ostatnio pewnie jeszcze zapytam. Powiedziałeś, że Mistrzostwa Świata są trudniejsze niż Igrzyska, czyli na Igrzyskach będzie łatwiej? Na razie jeszcze trzeba się na nie dostać. My jako drużyna jesteśmy już jedną nogą na Igrzyskach, ze względu na to, że mamy na 90% kwalifikację osiągniętą. Zostało nam jeszcze parę turniejów, czyli mamy sporo szans na to, żeby tak naprawdę ją przyklepać już do końca. Nie musimy już wygrać Pucharu Świata, żeby zdobyć kwalifikację. Także jedną nogą już na nich jesteśmy, a kolejnym celem będzie dostać się do drużyny, ponieważ mamy jeszcze wewnętrzne kwalifikacje. Także jeszcze troszkę tych kroczków jest i wtedy możemy stwierdzić, czy będzie tam łatwiej, czy trudniej, jak już na nich się znajdziemy. Właśnie o to chciałem Cię zapytać, czy wygląda to w taki sposób, że kwalifikacje zdobywają osoby, które w tej drużynie są i ten skład już jest niezmienny, czy zdobywacie kwalifikacje jako drużyna, a potem jeszcze do tej drużyny na te same Igrzyska Olimpijskie trzeba się dostać? Niestety tak jest, że kwalifikacje zdobywamy dla kraju, czyli wygrywając Mistrzostwa Świata, my prawie zdobyłyśmy kwalifikacje dla kraju, ale nie jest to kwalifikacja imienna i tak naprawdę od 1 września rusza nowa wewnętrzna kwalifikacja i wszyscy zaczynamy, można powiedzieć, od zera. I na każdych kolejnych zawodach, czy też w Polsce, czy międzynarodowych, zbieramy punkty, które potem zadecydują, kto na te igrzyska jedzie. Regulamin wygląda tak, że dwie pierwsze zawodniczki z listy jadą i dwie są z doboru trenera. Więc myślę, że tutaj od paru lat walczymy w tej drużynie o tą kwalifikację. Rok temu zdobyłyśmy brązowy medal Mistrzostw Świata, w tym roku wygrałyśmy Mistrzostwa Świata, dlatego myślę, że też nie powinno być żadnych niespodzianek i też liczę na to, że taka drużyna będzie i że razem zdobędziemy medal na Igrzyskach. Tego Wam życzę, ale nie chciałbym już w tą stronę brnąć, bo to już tak brzmi prawie jak pożegnanie z tym podcastem, a my dopiero zaczynamy. Możesz nam opowiedzieć o swojej drodze do sukcesu? Jak zaczęła się Twoja przygoda z szermierką? Szermierkę zaczęłam trenować w Szczecinie, mając lat 12. Rodzice zapisali mnie na szermierkę. Można powiedzieć, że dosyć późno, ponieważ miałam 12-11 lat. Tam rozpoczęłam treningi u boku świętej pamięci trenera Artura Starza. I na studia przyjechałam do Katowic. I tutaj do dnia dzisiejszego reprezentuję klub AZS AWF w Katowice. Trenowałam i trenuję dalej pod okiem pana Piotra Bortela. Jednak od 2 lat moje najlepsze rezultaty osiągam z moim mężem, który jest też trenerem.
i tutaj z nim współpracuję. I tak naprawdę te 16 lat już tą szermierkę trenuję. A jeśli chodzi o drogę, no to na pewno nie była łatwa, ponieważ u mnie wygląda to tak, że jest wielka sinusoida. Raz jest po prostu super, wygrywam Mistrzostwa Świata. Przed Mistrzostwami Świata indywidualny turniej na Mistrzostwach Świata był dla mnie dużą porażką. Wcześniej byłam druga na Igrzyskach Europejskich, znowu wielki sukces. Przed Mistrzostwa Europy gdzieś tam nie sprawdziły się i tak też wygląda moja cała kariera. Czyli najlepsze rezultaty były wcześniej wyprzedzone wielkimi chwilami zwątpienia i gdzieś tam, można powiedzieć, jakimiś porażkami. Może to jest jakaś kwestia związana z tym, że musisz... Nie chcę powiedzieć sięgnąć dna, bo do tego daleko, ale musisz zanotować słaby rezultat, żeby wpłynął na ciebie w jakiś sposób motywująco na kolejnym starcie. Myślę, że tak. Jest to na pewno też kwestia przypadku, że ja się śmieję, że to tak wygląda, bo nie zawsze tak jest, gdzieś tam cały czas utrzymuję się w tej czołówce i w Polsce i gdzieś tam na świecie, dlatego też śmieję się trochę tak, że są te gorsze rezultaty i potem są lepsze, ale faktycznie taki zbieg okoliczności jest i ja też wewnętrznie, może nie tyle, że motywację czuję inną, bo motywację mam cały czas taką samą, ale może czasem jest potrzebny taki dodatkowy kopniak, żeby tutaj wejść na ten najwyższy poziom. Wychodzi na to, że powinnaś z trenerami dobrze to wszystko policzyć i żeby zaplanować przed całymi igrzyskami jakiś start, który może być tym gorszym, a żeby na igrzyska wypadł ten zdecydowanie lepszy. Tak, też tak się właśnie z nimi śmieję, ale myślę, że w tym roku chciałabym jednak zadbać o tą stabilizację i żeby nie było tych górek i dołów, bo no nie wpływa to dobrze. Jednak cały czas staram się utrzymać ten wysoki poziom i też, żeby głowa mi pracowała na takim poziomie i nie tylko, żeby to odzwierciedlało się w moich wynikach, które potem się widzi na papierze, ale też przez cały sezon, żeby po prostu zachować taki spokój i taką pozytywną energię i żeby po prostu dobrze dotrwać do Igrzysk Olimpijskich. Mogę zapytać trochę bardziej o współpracę twoją i twojego męża? Tak. Jak wam się współpracuje, będąc jednocześnie małżeństwem? Bardzo dobrze. Tak naprawdę zaczęliśmy współpracować ponad 2 lata temu. Janek skończył swoją karierę zawodniczą, został trenerem w Pałacu Młodzieży Katowice. No i gdzieś tam miał zawsze na mnie pomysł, jak mi pomóc. No jesteśmy też już parą bardzo wiele lat i on jako zawodnik wspierał też mnie zawsze i widział, jak ja walczę, obserwował moje walki. Rozpoczęliśmy współpracę, pierwsze lekcje, pierwsze treningi. I była to jedna wielka niewiadoma, no bo nie wiemy, jak nasze charaktery się zetną w współpracy trener-zawodnik i też to się nie będzie przekładało później na naszą relację. Jednak okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i naprawdę super nam się współpracuje i tak naprawdę on ma taki świeży pomysł na mnie jako na zawodnika. Gdzieś tam te elementy, które wprowadzamy, zdają się i w ostatniej nadwalce na Mistrzostwach Świata, jak dopiero po jakimś czasie oglądałam tą walkę, jak już emocje zeszły, to zobaczyłam, że kurczę, 3 trafienia zadałam faktycznie tym, na czym pracowaliśmy przez ostatni rok, więc tutaj ta współpraca się układa świetnie. A ile razy dochodziło do kryzysowych sytuacji? Myślę, że sporo. Sporo, nawet na samych mistrzostwach 2 dni przed startem mieliśmy bardzo... Może ja miałam kryzysową sytuację, bo jednak on to wytrzymał i bardzo cierpliwie do mnie podszedł i można powiedzieć, że sprawdzałam jego granice cierpliwości. Są bardzo duże, także bardzo dobrze moje dobrze były. Dobrze trafiłaś? Dobrze trafiłam, ale tak, no kryzysy się zdarzają to tutaj wszędzie. Jednak to jest sport też nieprzewidywalny i no, walczyłem pod dużą presją tego wyniku, całego sezonu, kwalifikacji. W związku z tym no, to kryzysy zdarzają się. Myślę, że tu bez znaczenia jest to, że sam jest byłym sportowcem i wie, jak to jest być sportowcem i jakie momenty są podczas tej kariery sportowej. Dokładnie.
bo przypuszczam, że gdyby to była osoba, która nie miała styczności ze sportem, to ta cierpliwość mogłaby być inna, albo mogłoby to podejście być zupełnie inne do tych emocji, które wam towarzyszyły w tamtym momencie. Powiedziałeś, że zaczęłaś w wieku 12 lat. Kiedy osiągnęłaś znaczące sukcesy? Myślę, że tak dwa lata po zaczęciu trenowania zaczęłam wygrywać pierwsze jakieś takie zawody dzieci, następnie pierwsze jakieś turnieje pucharów Europy. Ale taki mój największy sukces był w 2010 roku, kiedy byłam brązową medalistką młodzieżowych igrzysk w Singapurze. To były pierwsze w historii igrzyska młodzieżowe. I tam zdobyłam brązowy indywidualny medal i srebrny w takiej drużynie europejskiej. To była taka mieszanka zawodników. Takie coś innowacyjnego tam wprowadzili, które w sumie było tylko raz. Ale dwa medale z Singapuru przywiozłam i to był taki pierwszy dla mnie najbardziej znaczący wynik i pierwszy moment, kiedy zaczęłam myśleć poważnie o tym, że chciałabym kiedyś zdobyć medal na prawdziwych igrzyskach olimpijskich. Zdarzały się momenty zwątpienia, gdzie byłaś bardzo blisko zakończenia swojej przygody ze sportem? Tak, myślę, że tak. Już z trzy razy to żegnałam się ze sportem. Całkiem niedawno, rok przed Tokio, już postanowiłam, że kończę. Już nawet trenerowi, bo dalej też trenuję w klubie z panem Piotrem Bortelem, mówiłam mu, że kończę, że Puchar Świata w Budapeszcie jest moim ostatnim turniejem, że proszę mnie nie wysyłać na kolejny turniej, że już nie chcę tej ani pomocy z klubu, że po prostu już kończę. No i w tym Budapeszcie byłam w ósemce. Zrobiłam szóste miejsce indywidualnie. To był pierwszy mój wynik na Pucharze Świata Seniorów tak wysoki na Grand Prix. I w tym momencie zmieniła się moja pozycja i zaczęłam walczyć o igrzyska w Tokio. W związku z tym nie mogłam zakończyć. I to był ostatni moment, kiedy tak poważnie chciałam zakończyć trenować, a wcześniej też zdarzały się takie momenty. Gdzieś tam w szkole, jak zmarł mój trener w Szczecinie, to też tak zostałam bez trenera. Nie wiedziałam, czy po prostu nie iść na medycynę i po prostu skończyć trenować szermierkę. Gdzieś tam po pierwszym, drugim roku w Katowicach też stwierdziłam, że nie wiem, czy to jest ten kierunek, ale zawsze po momentach zwątpienia, na przykład wygrałam Mistrzostwa Europy do lat 23 i wtedy gdzieś tam dalej to ciągnęłam, więc myślę, że to nie bez powodu dalej jestem w tej szermierce i walczę o te faktycznie prawdziwe igrzyska. Czyli szukając analogii, znowu powinnaś mieć chwilę zwątpienia przed kolejnymi igrzyskami olimpijskimi, co powinno się jeszcze nałożyć z tym gorszym wynikiem na jakimś turnieju i wtedy moglibyśmy oczekiwać kulminacyjnego momentu na samych igrzyskach. Tak, tak, tak. Chociaż liczę na to, że jednak ten rok będzie inny może nie z łatwością, ale z taką pewnością zdobędę tą kwalifikację też imienną i razem z drużyną i indywidualnie na tych igrzyskach krok po kroczku będziemy pnąć się w górę. Zdobywając teraz swój pierwszy złoty medal na Mistrzostwach Świata, wprowadzałaś jakieś zmiany w przygotowaniach? Było coś wyjątkowego? Dużo zmian wprowadziłam już parę lat temu. Właśnie w momencie, kiedy rozpoczęłam współpracę z Jankiem, wprowadziłam parę zmian. Zaczęłam też współpracować z różnymi innymi trenerami od przygotowania motorycznego. To już pracuję też parę lat. Więc myślę, że te zmiany były wprowadzane parę lat przed tym zdobyciem wyniku i to się tak naprawdę teraz sprawdza, bo były to stopniowe zmiany. Jest to taka długofalowa praca wielu osób, które mi pomagają. Tutaj współpracuję z Łukaszem Szostak-Kabelis, jeśli chodzi o trening motoryczny od paru lat i tak naprawdę co roku osiągamy lepsze rezultaty z różnymi osobami, które zajmują się moją głową, czy tutaj z psychologiem. I myślę, że te procenty, które dodaję, gdzieś tutaj one się wszystkie skumulowały, bo w tym jednym dniu na Mistrzostwach Świata tak naprawdę wszystko zagrało. Zagrało moje przygotowanie mentalne, zagrało przygotowanie fizyczne, przygotowanie szermiercze. Więc myślę, że to jest tak
zebranych parę lat pracy na ten jeden dzień. Przed samymi mistrzostwami nic nie zmieniłam, w dalszym ciągu nie spałam ze stresu przed startem, w dalszym ciągu w ten sposób to były właśnie momenty załamania, także w tym jestem stabilna. Ale to już przynajmniej masz tą pewność, że nic z tego typu rzeczy cię nie zaskoczy. Tak. Że nie pojedziesz na igrzyska i nie pojawi się coś takiego, czego już nie było. Tak, myślę, że mało rzeczy może mnie już zaskoczyć, jeśli chodzi o te przygotowania i o sam start. Już w tym sezonie w pierwszym turnieju kwalifikacji Fujairah walczyłam w dwóch różnych butach. Walczyłam w bucie do biegania ze względu na to, że miałam zapalenie kaletki i nie byłam w stanie żadnego innego buta wsadzić na nogę. Więc było to innowacyjne podejście. No nie było to łatwe, ale no musiałam się tylko zaadoptować i walczyć, no bo no to już są kwalifikacje i my musiałyśmy też tam zrobić dobry wynik. I tak naprawdę miałyśmy tam pierwszy medal na Pucharze Świata Seniorskim. Byłyśmy już parę razy czwarte, na mistrzostwach byłyśmy trzecie, ale na Pucharze Świata na podium jeszcze nie stałam. I właśnie wtedy to się też wydarzyło na pierwszym turnieju kwalifikacji w dwóch różnych butach. Więc myślę, że nic mnie już nie zaskoczy. A czy Instagram albo TikTok podchwycił już te trendy? Już pojawiają się jakieś zawodniczki, które próbują to naśladować? Myślę, że nie, ale większość zawodniczek była zdziwiona, jak widziała mnie w tych dwóch różnych butach. I gdzieś tam koleżanki z innych krajów pytały się Martyna, dlaczego masz dwa różne buty. Więc trzeba było to wytłumaczyć. Wiele osób... A mówiłaś prawdę, czy nie? Mówiłam prawdę, tak, mówiłam prawdę. No, jednak ten but, którym walczyłam, to był 5-letni but do biegania z siateczki i to nie sprawdzał się do szermierki. Myślę, że nie ułatwił mi jakby walki. No ale wiele osób się dziwiło, więc śmiałyśmy się z dziewczynami z drużyny, że po prostu nie mogą się skupić, jak patrzą, co ja robię w tych dwóch butach, więc gdzieś tam tak to wyglądało. Jest to jakaś metoda na rozproszenie przeciwnika. Powiedziałaś, że współpracujesz z psychologiem. Mhm. Czy masz jakieś szczególne rytuały przed ważnymi startami? Wypracowaliście jakieś takie rzeczy? Myślę, że zostały one wypracowane tak bardzo naturalnie, ponieważ od lat mam taki swój rytuał na zasadzie, że kładę się spać o podobnej godzinie, że wstaję, że mam przygotowane ubrania już na szafce obok łóżka. Czyli tak naprawdę ja już wstaję dosyć pobudzona i jestem gotowa, nigdy nie wstaję przed zawodami zaspana. Myślę, że to już taki stres, który się napędza od paru dni i po prostu kładąc się do łóżka, ja wiem, że wstaję i zaraz będę walczyć, więc mam przygotowane ubrania. Ubieram się, zajmuje mi to, nie wiem, 15 minut, wychodzę, śniadanie, kawa, bus, rozgrzewka, która wygląda w ten sam sposób. Więc myślę, że to jest taki rytuał, który ja sobie już przez lata wypracowałam i trzymam się go i jak myślę sobie, że miałoby się to zmienić, to czuję taki niepokój, więc myślę, że on mi pomaga po prostu wytrzymać ten stres. A pracuję, myślę, nad tymi aspektami, które się dzieją też przed zawodami i w trakcie, czyli raczej na skupieniu uwagi na samej walce, żeby nie rozpraszało mnie nic, co się dzieje wokół. I na przykład inny but przeciwnika. Na przykład inny but przeciwnika albo kibice włosy, gdzie tak naprawdę walcząc finał mieliśmy całą salę zapełnioną kibicami. W Polsce się to nie zdarza, bo szermierka no nie jest tak popularna jak we Włoszech czy we Francji. Tam były wykupione wszystkie bilety, była pełna sala kibiców. Ile to było osób? Nie wiem. Plus minus. Ciężko mi jest stwierdzić. To była dosyć taka duża sala i nie wiem. No na pewno nie był stadion piłkarski, bo jakby nie możemy porównywać. Pytam z ciekawości, bo pływacy mają tak samo i na zawodach pływackich w Polsce są rodzice tak, i dziadkowie. Tak. A na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie potrafiło być 10-15 tysięcy osób? No myślę, że tak. No gdzieś więc tak. Trochę jak na polskim stadionie. Basen myślę i trybuny na basenie mogły być podobne do trybun na sali, która była przystosowana do walk szermierczych, więc na pewno te 10-15 tysięcy myślę, że było osób,
którzy oczywiście kibicowali włoskim zawodniczkom, które walczyły z nami w finale, ale ja tak naprawdę nic nie słyszałam. Ja nie widziałam tych ludzi, nie słyszałam, byłam tak skoncentrowana na walce i faktycznie to się sprawdziło. Więc tutaj to przygotowanie i ta koncentracja uwagi ciągle była. I nie rozpraszały mnie jakieś takie elementy zewnętrzne, gdzieś czy media. Nad tym pracowałam, dlatego mówię, że się to sprawdziło w tym dniu, bo naprawdę byłam bardzo, bardzo skupiona i skoncentrowana. I też pewna, jakby nie miałam takiego strachu walcząc, że mogę przegrać i że wychodzę tak naprawdę na ostatnią walkę, gdzie wszystko zależy od tego, jak ona się potoczy, czy wygramy, czy przegramy. I no tak naprawdę całe dwa dni tak wyglądały, bo w półfinale ja również wygrałam jednym trafieniem z Koreą i to też decydowało o tym, czy będziemy walczyć w finale, ale w każdym z tych meczów miałam taki wewnętrzny spokój i taką pewność, że wygram. Więc gdzieś tam to zagrało. Jako dietetyk nie mogę sobie odpuścić tego pytania. Mm-hmm. Czy zawsze masz to samo śniadanie w dniu startu? Nie. Ze względu na różne hotele i różne dostępności jedzenia, ale no gdzieś tam jest podobne. Myślę, że jest podobne. Jak wygląda? Nie współpracuję z żadnym dietetykiem. Ja nie będę oceniał, ja tylko pytam z ciekawości. Więc myślę, że nie. Jest na pewno jakiś rodzaj jajka, na przykład jajecznica, czy też ugotowane jajko, kawałek kanapki z różnymi rzeczami, które są dostępne. Później przed startem jakiś banan, orzechy, no i kawa. Zdarzało ci się popełnić błędy na stołówce, które zaważyły o losach meczu? Myślę, że nie, bo albo nie jestem świadoma. Myślę, że nie jestem świadoma bardziej niż miałam popełnić. Raczej nie. Moment, kiedy jemy śniadanie, a moment, kiedy startujemy, jest też tam między śniadaniem a startem jest duży okres czasu. My jak wyjeżdżamy, na przykład ja jem śniadanie o 6 rano, a walczę dopiero o 8:30 czasem, więc jakby to wcale nie tak dużo. No, ale myślę, że na pewno nie wychodziłam na planszę głodna, ani nie wychodziłam na planszę, że po prostu byłam przepełniona i było mi niedobrze. Więc myślę, że tutaj tych błędów nie było. Okay. Na pewno po grupie, bo my też mamy na turnieju indywidualnym, zaczynamy od grup. Więc grupy trwają powiedzmy godzinkę, jest to 6-7 walk do 5 trafień. Więc i po tej grupie mamy zazwyczaj z 1,5 godziny przerwy, 2 godziny przerwy przed kolejnymi pucharami. Więc tak naprawdę to śniadanie, nawet czasem jak nie mam siły jeść, na zasadzie jest mi niedobrze ze stresu, to coś tam zjem, wytrzymam grupę i potem jem po tej grupie kolejny posiłek, jakiś taki mały. A przed drużyną mamy mecz, który trwa godzinę i znowu jest krótka jest przerwa i kolejne mecze, więc gdzieś tam my dojadamy cały czas coś między walkami. Bo no, turniej trwa od samego rana do o 8 rano i kończy się o 20 na przykład, więc to śniadanie to jest małym elementem. Już wyobrażam sobie, że z logistycznego punktu widzenia to żywienie może być trudnym elementem, przynajmniej ja tak na to patrzę. Powiedziałaś o trudnych momentach, które były podczas twojej kariery, czyli śmierć trenera ze Szczecina. Tych kilka momentów, w których chciałaś rezygnować. Czy było coś jeszcze z trudnych momentów, które przychodzą ci do głowy w trakcie twojej kariery? No myślę, że każda kontuzja też jest trudnym momentem, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak się potoczy. W tym sezonie w kwietniu miałam podejrzenie złamania awulsyjnego przy kostce i tak naprawdę nie wiedziałam, jak szybko stanę na nogi, bo gdzieś tam w pierwszym kontakcie, jak pojechałam do szpitala, bo to na zawodach mi się stało, powiedzieli, że mam na 3 tygodnie wsadzić nogę do gipsu i po prostu 2 miesiące jestem wyrzucona jakby z trenowania. To był koniec kwietnia. Ja w czerwcu miałam Mistrzostwa Europy, Igrzyska Europejskie, Mistrzostwa Świata w lipcu, więc no na pewno nie były to pierwsze dni po takiej informacji nie były przyjemne. Ale tutaj sztab lekarski, fizjoterapeuta, tutaj Filip, tutaj, który współpracuje też z klubem, czy też nasza fizjoterapeutka Natalia, która z nami pracuje w kadrze, postawiła mnie na nogi w 3 tygodnie tak naprawdę i walczyłam już na kolejnym Pucharze Świata 3 tygodnie po tym urazie.
Następnie od razu wskoczyło mi zapalenie kaletki w związku z tymi przeciążeniami i walczyłam w dwóch butach, ale no, oprócz 3 tygodni dłuższej przerwy nie miałam w tym sezonie, więc było kilka dni zwątpienia, ale później już to wszystko szło do przodu, więc było dobrze. Myślę, że no właśnie, że kontuzje to są takie elementy też, które mogą zawodnika wykluczyć ze startów i też mogą tak zdołować i też zachęcić do myśli na zasadzie, czyli teraz jest moment, żeby przerwać karierę. Miałaś jeszcze jakieś poważne kontuzje? Nie, miałam skręcone kostki w ciągu ostatnich 3 lat po jednym razie. Teraz miałam to takie poważniejsze, ale tak poza tym to są jakieś kontuzje związane z przeciążeniami. Nigdy jakiegoś takiego zerwania więzadeł nie miałam, ani złamań, więc myślę, że to są takie najbardziej poważne kontuzje. Raczej przeciążenia, takie stany zapalne, które gdzieś tam się pojawiały. To trzymam kciuki, żeby tak pozostało. Dziękuję. Jakie są najważniejsze umiejętności, które trzeba rozwijać, aby osiągnąć sukces w szermierce? Ja myślę, że takie przewidywanie i rozumienie tego sportu, jeśli tak mówimy o technice, czyli tak naprawdę po co dzieją się jakieś rzeczy na planszy. Głównie zadaje się trafienia w szermierce, które są znaczącymi trafieniami poprzez błędy przeciwnika. Czyli na takim najwyższym poziomie już wszyscy trenują z trenerami motorycznie, już wszyscy są wysportowani, wszyscy mają podobną wytrzymałość. Więc tutaj myślę, że te elementy, które decydują o tym, kto wygra, jest właśnie to zrozumienie szermierki, umiejętność przewidywania ruchów przeciwnika, umiejętność wykonania odpowiedniego działania w danym czasie. Czyli tutaj już wchodzi nam technika, wchodzi nam analiza walk, no i dodatkowo oczywiście wytrzymałość na odpowiednim poziomie, siła i psychika, czyli bycie jeszcze do tego spokojnym w momentach, kiedy należy być spokojnym, ale też takim dosyć mocno pobudzonym w momentach, kiedy trzeba być pobudzonym. Więc to jest bardzo dużo elementów, które muszą się zgrać w szermierce. A sama walka polega na tym, że działacie według wypracowanych nawyków? Czy jednak tak, jest dużo myślenia jest i decydowania w danym momencie, co robisz świadomie, czy to już jest po prostu nawyk, że widzisz, jak zachowuje się przeciwnik i po prostu reakcja organizmu już jest taka, że ty dokładnie idziesz konkretnym schematem? Początek walki jest taki, że analizujemy sobie ruchy. Ja mogę założyć, co chciałabym wykonać albo w jakim momencie i co mogłabym zrobić. Jednak w trakcie walki, jak już dochodzi ten wysoki poziom adrenaliny, stresu, czy też po prostu walka już trwa i też dochodzi zmęczenie, to wielokrotnie jest to nawyk i automatyzm ruchowy i wielokrotnie na przykład ja dopiero po walce oglądam wideo albo ktoś mi opowiada, że zrobiłam to i to w danym momencie i był to po prostu odruch. Na zasadzie widzę, że ktoś rusza i mam odruch na zasadzie do tu wyprostu ręki, tu do złapania jakiegoś żelaza, że już nie ma czasu na myślenie. Złapania żelaza? To takie szermiercze to jest działanie. Ja uwielbiam ten slang, który jest wewnątrz konkretnych dyscyplin, więc poznam. No to są działania związane, że jak mamy szpadę, trenuję szpadę, to nie tylko wyprost ręki działa, nie tylko poprzez to, że wyprostuję rękę i będę szybszy od przeciwnika, to znaczy, że zadam trafienie, tylko w trakcie walki dzieją się różne rzeczy związane z techniką. I właśnie są zasłony, wymienięcia, obejścia, to są takie techniczne ruchy, które powodują na przykład, że ja swoją końcem szpady złapię, czy odbiję koniec szpady drugiej osoby i wybiję z pola mojego na przykład trafienia, czy zwiążę tak, że ona nie ma możliwości, moja przeciwniczka, na zadanie trafienia. Więc w trakcie walki my myślimy o tym, jaki element techniczny my jesteśmy w stanie wykonać i jak jesteśmy w stanie zadać to trafienie. Okej. Jak wygląda twój typowy dzień treningowy? Na obozie czy... Możemy przerobić 2 scenariusze. No to tak. Albo jeszcze inaczej. To powiedz, ile czasu spędzasz na zgrupowaniach, a ile czasu trenujesz będąc w domu na miejscu? Zgrupowania trwają u nas zazwyczaj tak
od 7-5 dni. To są takie tygodniowe zgrupowania i my na tych zgrupowaniach mamy dużo walk. Walczymy między sobą, to są zgrupowania kadry, więc dziewczyny z całej Polski się zjeżdżają i dużo walczymy. Mamy też tam treningi na siłowni z taką trenerką, która z nami współpracuje. Mamy treningi neuromotoryczne, mamy zapewnioną odnowę, odpoczynek, więc na zgrupowaniu wszystkie te elementy się znajdują. A w Katowicach w ciągu tygodnia, tak dwa razy w tygodniu trenuję na siłowni z trenerem przygotowania motorycznego i tak naprawdę codziennie mam jakiś element szermierki. Czyli albo jeśli już po prostu też nie ma czasu ze względu na inne obowiązki, robię trening, lekcję indywidualną z trenerem. Taki krótki trening, gdzie trenujemy technikę, taktykę walki. Ale też po południu przychodzę na treningi szermiercze w klubie, gdzie już mamy pracę nóg i walki klubowe. Okej. Jeden trening dziennie? Dwa? No to zależy, czasem dwa, czasem jeden. Zależy też od innych obowiązków i zależy też od startów, ponieważ my jesień mamy luźniejszą, mamy dwa Puchary Świata, jeden w listopadzie, jeden w grudniu. Początek wrzesień głównie jest to obozy są przygotowawcze, czyli tutaj właśnie wróciłam z jednego, w piątek wjeżdżam na kolejny. Natomiast od stycznia my mamy cały czas Puchary Świata, czasem nawet dwa w ciągu miesiąca. I są to Puchary Świata, na przykład na początku marca mamy w Budapeszcie, a pod koniec marca w Chinach. Więc ten czas, który spędzam w domu na treningach, nie jest go za dużo ze względu na po prostu loty i treningi, czy też na obozach zagranicznych przed startem. Masz jakieś swoje ulubione miejsca na zgrupowania? Tak, bardzo lubię Szczyrk, czyli ten ośrodek przygotowań olimpijskich w Szczyrku. Tam jest super jedzenie, przemiła obsługa, ładne pokoje, mamy salę, mamy rozkładane plansze, czyli mamy dużo miejsca, żeby walczyć. Dobrze wyposażona siłownia, więc blisko Katowic. Tak naprawdę Szczyrk jest moim ulubionym miejscem, do którego bardzo lubię jeździć. Jednak w trakcie sezonu najczęściej jeździmy do Spały, ponieważ w Spale mamy salę szermierczą, taką już przygotowaną. Po mieście ona dużo więcej zawodników. Staramy się też, żeby obozy były międzynarodowe, więc do nas, do Polski przyjeżdżają zawodniczki z różnych krajów, więc najczęściej wtedy widzimy się wszyscy w Spale. Tam już troszkę gorzej jest. Myślę, że wszyscy sportowcy narzekają na Spałę. Myślę, że to jest ze względem jedzenia. Tutaj. Ja w Spale byłem wielokrotnie, jak pracowałem z kadrą łyżwiarstwa szybkiego i zauważyłem taką tendencję, że jeżeli jest lekka, ma zgrupowanie w Spale, to jedzenie jest super, zwłaszcza w czasach, jak jeszcze Ula Samów pracowała z lekką, ona zrobiła tam kuchenne rewolucje. Ale jak lekkiej nie ma, albo jest tylko jakaś mała grupa, no to jedzenie wygląda jednak trochę tak, inaczej. Myślę, że ona tak raz jest lepiej, raz jest gorzej. Zależy na jaki okres trafimy, ale z tego co wiem, no to też zawodnicy z lekkiej nie są zachwyceni tym jedzeniem w Spale i tutaj też dietetycy pracujący z lekką próbują wszystko zrobić, żeby to ją poprawić. No ale to też jest kwestia, myślę, że finansowania, kwestia dużego ośrodka. No w każdym razie my spędzamy w tej Spale dosyć dużo czasu, dlatego może taki jak mamy już obóz w tym Szczyrku, to jesteś po prostu zachwyceni. Może bo jest coś innego po prostu. Bo jest po prostu coś innego, jest to dużo mniejszy ośrodek i jest tam no wszystko na swoim miejscu. Czy w kontekście koncentracji na zawodach, o której mówiłaś, może jakieś narzędzia, z których korzystasz? Mam na myśli tutaj, nie wiem, jakąś ulubioną muzykę, książkę, cokolwiek, co pozwala ci się skupić albo odizolować trochę od środowiska zewnętrznego? Właśnie z tą muzyką i z książkami jest o tyle trudność, że ja jestem osobą, która tak jest, można powiedzieć, wysoko, na wysokim pobudzeniu funkcjonuje na zawodach i dla mnie takie elementy wyciszenia, czyli gdzieś muzyka czy książka przeszkadzają mi. Jak ja ubieram słuchawki, to ja chcę słyszeć, co się dzieje dookoła. Ja nie jestem w stanie się skupić na muzyce. Więc myślę, że bardziej wyjście z sali i takie znalezienie się poza salą
gdzieś tam oglądanie innych walk, ale nie analizowanie ich tak za bardzo, tylko po prostu bycie gdzieś na sali. Rozmowa z kimś o innym temacie niż walka. Myślę, że to mi jakby pomaga troszkę uciec od tego stresu, ale następnie przed samą walką, jak się już zbliża, to ja potrzebuję chłonąć te emocje związane z planszą i gdzieś tam właśnie wtedy oglądam te walki i analizuję wtedy i w głowie sobie układam, jak chciałabym, żeby ta walka wyglądała. Więc niestety u mnie nie sprawdza się takie wyciszenie. Próbowałam wielokrotnie, jednak czuję wtedy większy niepokój i jakby chęć kontroli wszystkiego wokół, więc to nie działa. Działa to przed zawodami, jak na przykład przy zasypianiu, przed startem, wyciszaniu się, kiedy już analizuję sobie wszystko, to wtedy mam ten moment treningu autogennego, gdzieś tam to uspokojenie, ale na samym starcie niestety ja funkcjonuję cały dzień na takich bardzo wysokich obrotach. A potrafisz jeszcze oglądać walkę i nie analizować? Nie, niestety nie. Bo wiesz, to są twoje słowa, powiedziałeś, że oglądasz walkę, ale starasz się jej nie analizować, więc... Tak. To muszę tutaj, że przed startem, jakby przed startem, a tak to, żeby odpocząć, to muszę wyjść albo po prostu z kimś porozmawiać na inny temat, jakby nagle się wyłączyć. No my mamy taką możliwość też, ponieważ nasze zawody trwają cały dzień. I chcąc, nie chcąc, ja muszę mieć ten moment przerwy, czyli właśnie wyjść na kawę, wyjść coś zjeść na chwilę i to są te elementy takie, gdzie mogę na chwilę zapomnieć o szermierce. Jednak po godzince takiego odpoczynku ja muszę na pół godziny przed startem wrócić i na nowo chłonąć te emocje, właśnie zanalizować sobie walkę, przypomnieć sobie, że jednak jestem na sali szermierczej. Ja tak się żartuję, bo nie da się tego zapomnieć niestety w trakcie zawodów. No więc tak to wygląda. Jakie twoim zdaniem są największe wyzwania w byciu profesjonalnym sportowcem? Myślę, że wyzwanie na zasadzie podjęcia decyzji, co w życiu robić, kiedy już skończy się studia. Ze względu na finansowanie, sport wyczynowy u nas nie jest, szermierka nie jest bardzo popularnym sportem. Łączy się to z tym, że nie mamy wielu sponsorów, którzy zapewniają nam finansowanie. I tak naprawdę finansowanie jest jedynie wtedy, jak jest wysoki wynik. Czyli robiąc medal na Mistrzostwach Świata, mam finansowanie na 18 miesięcy. Następnie muszę kolejny sezon walczyć o finansowanie. Więc myślę, że tutaj największymi wyzwaniami dla sportu wyczynowego jest... ta ciągła niewiadoma, jak potoczy się życie i ciągłe zastanawianie się, co zrobić. No i ja tutaj oprócz bycia wyczynowym szermierzem pracuję w swoim zawodzie fizjoterapii, żeby mieć tą dwutorowość kariery. No i jestem w szkole doktorskiej tutaj na uczelni, która gdzie też kontynuuję naukę. Więc tutaj myślę, że w takich sportach, które nie są bardzo popularne, tak jak właśnie piłka nożna czy siatkówka, czy nawet lekka, ta dwutorowość kariery jest tutaj niezbędna. Co liczy się z tymi wyzwaniami i z ciągłymi pytaniami, czy robię dobrze i czy w którą stronę iść. Tym samym możemy płynnie przejść do tego drugiego toru twojej kariery. Od samego początku wiedziałaś, że chcesz mieć dwutorową karierę? Bo to wciąż nie jest popularne w Polsce. Myślę, że tak. Jakby cały czas związałam swoją przyszłość z nauką, ale też chciałam być fizjoterapeutką. I też wiem, że to nie jest tak, że skończę studia, potrenuję sobie jeszcze 10 lat i nagle będę dobrym fizjoterapeutą, tylko niestety wiem, że ważne jest doświadczenie i ciągły rozwój. I tak naprawdę mi to pomaga. I pomaga mi ta dwutorowość kariery ze względu na to, że mam spokój i zawsze mam dwie możliwości. Czyli mogę iść w sport lub mogę iść w drugą stronę. I myślę, że to pomaga mi radzić sobie z tym stresem i gdzieś to, że z tyłu głowy mam coś poza sportem i to mi pomaga.
Czy jako młody naukowiec spotykasz jakieś większe wyzwania na swojej drodze? Bo wiesz, jest presja tego, że musisz publikować. Mhm. Jest presja czasu związanego z doktoratem, jakieś terminy, które musisz zrealizować, a jednak w tym wszystkim jesteś cały czas w rozjazdach i nie da się przerwać bycia sportowcem, mhm. no bo tutaj jednak ciągłość jest bardzo istotna w tym, żeby utrzymywać ten performance na wysokim poziomie. Tu wchodzi dobra organizacja czasu. Mhm. Wszystko da się zaplanować i zorganizować. I tak naprawdę się śmieję, że im mam mniej czasu, tym wszystko idzie płynniej i lepiej. No i tak to też wygląda. Ja trenując w Szczecinie miałam większość zawodów na Śląsku, Polski jako dziecko. I tak naprawdę ucząc się w szkole, mnie ciągle nie było piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. I wracałam do szkoły, musiałam się uczyć w pociągu, na przerwach, gdzieś tam organizować sobie tak czas, żeby zdać i to zdać z dobrymi ocenami, bo też dobrze się uczyłam zawsze, więc od najmłodszych lat nauczyłam się organizować sobie dobrze czas. Na studiach uczyłam się dużo, na obozach, na zawodach. Miałam długi lot samolotem, no to 8 godzin sobie nadrabiałam zaległości i no do tej pory tak to wygląda, że na obozach po śniadaniu z kawą siadam przy biurku czy w łóżku i nadrabiam zaległości. Idę na trening, wracam, robię inną rzecz, potem wieczorem odpoczywam. Więc myślę, że to wszystko to jest dobra organizacja czasu. Choć nie jest to łatwe i no, kosztuje mnie to dużo w różnych aspektach, ale no coś za coś, więc dlatego tutaj chcąc mieć dwutorową karierę i rozwijać się w wielu kierunkach, trzeba poświęcić pewne elementy. Znam wielu zawodowych sportowców i dla mnie ta cecha organizacji czasu jest imponująca w twoim wykonaniu, bo większość osób tego nie potrafi. Mhm. Jest wielu sportowców, którzy po zakończeniu kariery popadają w depresję, a ta depresja związana jest tylko z tym, że oni przez całe życie mieli harmonogram dnia ułożony przez kogoś. Funkcjonowali w takim trybie robota, mhm. wykonawcy, który ma posiłek o określonej godzinie, trening o określonej godzinie i wszystko robi według jakiegoś schematu, który jest z góry narzucony. Nie potrafili zaplanować sobie dnia. Ty chcąc, nie chcąc, raczej chcąc mieć tą dwutorową mhm. karierę, musisz planować i doplanować z wyprzedzeniem. Bo kończąc zgrupowanie, ty wiesz, co masz do zrobienia w kolejnych dniach, żeby nadrobić te zaległości, które pojawiły się w momencie, kiedy cię nie było. Ja myślę, że tak mają większość szermierzy ze względu na to, że jest dosyć trudno w naszym sporcie. Bo jeśli mamy ten wynik, to jest finansowanie. Ale jeśli coś się wydarzy, kontuzja, czy też jest wynik, bo na przykład finał Mistrzostw Europy czy finał Mistrzostw Świata, no to jest wspaniały, cudowny wynik. Jednak nie wiąże się z wielkim finansowaniem. Więc tutaj większość moich koleżanek z kadry, z którymi zdobywałam złoty medal, prowadzi taką dwutorowość kariery. I tak naprawdę robiło to od zawsze. I tutaj myślę, że ten sport jako szermierka troszkę do tego zmusza ze względu właśnie na to finansowanie i ze względu też na różnorodność, jeśli chodzi o zdobywanie wyników, małą powtarzalność wyników. Tutaj mało jest osób na świecie, która co mistrzostwa zdobywa ten medal. Więc tak naprawdę to, że my 2 lata z rzędu zdobyłyśmy medal brązowy i złoty mistrzostw świata, to tak naprawdę nie zdarzyło się w historii. W ogóle w historii polskiej szpady kobiet drużynowo zdobyłyśmy pierwszy raz złoto. A też ta kontynuacja, jeśli chodzi o medale, które zdobywamy co roku, można powiedzieć, że jest imponująca, patrząc na historię i patrząc też na inne kraje i na zawodniczki z innych krajów, więc myślę, że tutaj obecnie jest wszystko dobrze, ale były też lata, gdzie tych wyników nie było. I wtedy zawodnicy szukali finansowania, pracując po prostu gdzieś indziej, czy ucząc się na różnych kierunkach. Więc myślę, że po prostu taki sport i wiele osób z tych sportów niszowych, mniej popularnych, w ten sposób funkcjonuje. Ale uważam, że to jest dobra cecha i dużo temu zawdzięczam, bo liczę na to, że kończąc trenować szermierkę właśnie
nie będę miała tej presji związanej i będę wiedziała, co chcę w życiu robić. I tak naprawdę płynnie przejdę dalej. A czy już teraz wiesz, że chcesz pracować z dziećmi, bo temu poświęcony jest twój doktorat? Teraz też pracujesz jako fizjoterapeutka z dziećmi. Czy z tym wiążesz swoją przyszłość? Tak. W tym wiążę swoją przyszłość. W tym kierunku się rozwijam. Poprzez różne kursy, poprzez pracę. No, nie pracuję na pełen etat, jest to niemożliwe. Jednak parę tych godzin w tygodniu poświęcam na pracę w gabinecie. I po paru latach myślę, że to jest dobry kierunek i podoba mi się to, ja się tym interesuję i sprawia mi to przyjemność, ale też widzę, że odnajduję się w tym. I dlatego tutaj, jeśli chodzi o to, czy będę pracować z dziećmi po zakończeniu kariery szermierza, to myślę, że tak. A czy to, że realizujesz badania naukowe, wpływa na twoje podejście do treningu szermierczego? Czy też starasz się tam szukać jakichś badań i wplatać wyniki tych badań do swoich przygotowań? Myślę, że dosyć szeroko zaczęłam myśleć na temat koordynacji, bo jestem też w katedrze motoryczności człowieka, zajmuję się tam też koordynacją. Ja też miałam zajęcia ze studentami z tego przedmiotu, więc chcąc nie chcąc zagłębiłam ten temat i myślę, że wykorzystuję parę elementów w treningu i jestem może bardziej świadoma tego, co robię. Czyli jak na treningu wprowadzane są jakieś elementy, to jestem ich świadoma i dzięki temu też lepiej je wykonuję, czy też chętniej je wykonuję, bo ja lubię wiedzieć, po co coś robię, więc jeśli wszystko się zgadza i wiem, że jak mam zrobić trening, który jest dla mnie wymagający, ale ja wiem, że będę miała z tego profit, bo wiem, że to ma sens, to jest wykonywane lepiej i też przynosi większe rezultaty. Więc myślę, że to praca na uczelni naukowa na pewno pogłębiła moją wiedzę, jeśli chodzi o te aspekty przygotowania motorycznego. A jeśli chodzi o szermierkę, ale jeśli chodzi o dzieci, to również przekładam to na pracę z dziećmi, bo koordynacja i zaburzenia koordynacji ruchowej są teraz dosyć często widywane w gabinetach. Okej. A czy są jakieś badania naukowe, które chciałabyś przeprowadzić w przyszłości? Coś konkretnie związanego z tą równowagą w kontekście szermierki albo czegoś innego w kontekście szermierki? Obecnie nie przychodzi mi nic na myśl, ze względu na to, że mam pewne badania, które jeszcze są w trakcie, które przeprowadzam teraz i będę to robić przez najbliższe miesiące. Dużo jest elementów, nad którymi myślę przyszłościowo, więc tu już badania nie mieszczą się w tym zakresie obecnych moich myśli na najbliższe miesiące. Na najbliższe miesiące chciałabym skończyć to, co robię obecnie. Skończyć jedne badania i tak naprawdę, jeśli wyjdzie coś z tych badań, to byłoby to dobre podłoże do kolejnych. A czy masz jeszcze czas na cokolwiek poza szermierką i nauką? Jakieś pasje? Obecnie nie. Nie, już więcej pasji oprócz szermierki, fizjoterapii, nauki już nie mam. Już w momentach przerwy po prostu oglądam seriale, czytam książki, spędzam czas ze znajomymi, rodziną i jakby w niczym więcej nie próbuję nawet wchodzić ani zainteresować się, bo to już za dużo. No dobra, to powiedz na koniec, jakie są twoje cele sportowe na najbliższy czas? Poza kwalifikacją, uzyskaniem kwalifikacji imiennej, bo to już parę razy padło, i wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. I jakie są twoje cele w życiu prywatnym? Poza tymi celami, co wspomniałeś, to są największe moje cele. I tak naprawdę każdy turniej, który będzie się odbywał teraz, czy to Puchar Polski, czy Puchar Świata, to będą takie małe kroki do osiągnięcia głównego celu, czyli tutaj wyjazdu na Igrzyska. Na najbliższy cel to dobry start na Pucharze Polski w Szczecinie, który mamy 7-8 października. I tak naprawdę jak się zakończy Szczecin,
to kolejnym celem jest kolejny najbliższy start, jeśli tak mówimy o takich najbliższych i o takich małych kroczkach, no bo celem głównym tutaj są igrzyska. A życie prywatne, myślę, że po igrzyskach przyjdzie na to więcej czasu i też będą podejmowane pewne decyzje. Powiedz na koniec jeszcze, gdzie można śledzić Twoją karierę? W jakich miejscach albo mediach udzielasz się? W mediach społecznościowych, na Instagramie i Facebooku, ale nie robię tego w sposób jakiś wybitny i bardzo nie przykładam do tego tutaj jakiejś dużej roli ze względu też na czas i też no... Szermierka nie jest zbyt popularnym sportem, więc osoby, które tutaj mnie obserwują, czy też śledzą moje poczynania w sporcie, to są osoby zazwyczaj związane ze sportem. A jeśli chodzi o zawody, to na stronach Polskiego Związku Szermierczego mamy zawsze wrzucane linki do transmisji online, czy też do miejsc, gdzie znajdują się zawody, bo zachęcam wszystkich jednak do kibicowania i jednak do śledzenia szermierki, bo jest to bardzo interesujący sport i tak naprawdę sport dla każdego. I jest to sport, który dostarcza wiele emocji. Bardzo serdecznie dziękuję za Twój czas. Trzymam kciuki za kwalifikację imienną, za to, żeby było się bez kontuzji, za to, żeby się sprawdził ten scenariusz stabilizacji, a jeżeli miałby się nie sprawdzić, to niech się powtórzy to, co było wcześniej, czyli przed igrzyskami jakiś gorszy start, żeby na igrzyskach było super. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. Trzymaj się, cześć. Cześć.